Na ilustracjach udokumentowane są nie tylko najważniejsze obszary miasta, lecz także dzielnice leżące poza historycznym centrum, jak również graniczące z nimi gminy, wchłonięte później przez miasto. Prominentne miejsca, które ucieleśniają inne aspekty charakterystyczne dla Gdańska, to kurorty reprezentujące kulturę uzdrowiskową nad Zatoką Gdańską. Również to zjawisko znalazło odbicie w przekazach i ilustracjach z późnego XIX wieku. Tu na górze widzimy wczesne urządzenia kąpielowe oraz rzeczy plażowe przedstawione na zdjęciach fotografa Juliusa Simonsena z Holstein w Mecklenburgii, pochodzące z początków XX wieku. Na dole znajduje się projekt nowego budynku hali plażowej na Stokach, a następnie zrealizowany już budynek na Pocztówce z lat 30. Również temat uzdrowisk poruszy jeszcze w dalszej części. Chciałabym rozpocząć prezentację od jednego z moich ulubionych zbiorów dotyczących Gdańska, gdyż to dzięki niemu pierwszy raz zajęłam się tym pięknym i ciekawym miastem. Chodzi o zbiór dotyczące Otona Bollenhagena. W latach 1910-1914 Bollenhagen napisał dysertację na temat gdańskiej kamienicy mieszkańskiej okresu gotyku i renesansu. Z przyczyn osobistych prac ta nigdy nie została opublikowana. Urok zbioru wynika z faktu współzależności tekstów z materiałem fotograficznym powstałym w latach 1860-1910 oraz powiązania go z czeszczową, wielkoformatowymi inwentaryzacyjnymi rysunkami architektonicznymi. Brawo! Zobaczcie Państwo teraz kilka przykładów fotografii, które ilustrują różnorodność zdjęć. Detale pochodzące z mięśni kamienic mieszczanskich, takie jak okna, drzwi, stropy czy kominki kamienic mieszczanskich. Detale elewacji, szczyty, wykusze i portale oraz nadbudówki dachowe, a także widoki ogólne, fasad, lubcowe, ciągi, uliczne. Widzę tu Państwo kilka inwentaryzacyjnych rysunków architektonicznych. Oprócz rzutów kondygnacji oraz widoków fasad, przekrojów poprzecznych i podłużnych mamy tu też rysunki detali, na przykład zawiasów oraz fragmentów budynków, takich jak stropy lub mury. Ewa Barylewska-Szymańska rozpoznała wartość materiałów dla dzisiejszych zadań, dlatego podczas jej pobytu stypendialnego w Instytucie Hadera w roku 2000 powstał pomysł zorganizowania wspólnie wystawy połączonej z projektem książki. Uzupełniona materiałami z gdańskich archiwów, objazdowa wystawa została w roku 2006 po raz pierwszy pokazana w domu u Pagena. Od tamtego czasu można ją było oglądać w 14 miejscowościach w Polsce, w Niemczech, na Łotwie i na Litwie. W roku 2008 dysertacja Bollenhagena została po wielu latach wreszcie opublikowana w niemiecko-polskiej edycji, która w roku 2009 została wyróżniona przez Polskie Ministerstwo Kultury w ramach konkursu Sibili na najważniejsze wydarzenie muzealne roku. W dalszej części chciałabym opowiedzieć o nas z dwóch największych zbiorach ikonograficznych dotyczących Gdańska. Na początku roku 1945 wspomniana już Erich Kaiser przesłał statkiem z Gdańska do Hamburga większą ilość skrzyń skierowanych dla siebie i swoich znajomych. Z
zachowałaś się lista tego ładunku. Znajdowałeś się tam między innymi zgrzytnie danskiego konserwatora zabytków ruchomych i dyrektora Muzeum Miejskiego, dzisiejszego Muzeum Narodowego, Willego Trosta, oraz dyrektora Urzędu Konserwatorskiego w Gdańsku, Prusy Zachodnie, Erika Vollmara, którego nie znam niestety z żadnej fotografii portretowej. Zgrzytnie zawierały zdjęcia oraz materiały dokumentujące ich pracę. Jak dowiadujemy się z listów, Erich Kaiser mocno zlekał z oddaniem tych materiałów właścicielom. Willi Trost zdobył odzyskać swoje dokumenty i materiały fotograficzne. Natomiast fotografie i wykazy należące do Ericha Vollmara przemieszały się z resztą kolekcji Kaisera. Jako zbiór, który znalazł się w archiwum ikonograficznym ze swymi około 10 000 fotografii, stanowi ona dzion naszych zasobów ikonograficznych. Ostatecznie materiały ilustracyjne i tekstowe Williego Trosta też trafiły jako jego spuścizna do Instytutu Hedra. Od roku 1934 Erich Vollmar był odpowiedzialny za tak zwane działania rekonstrukcyjne w gdańskim Głównym Mieście. Interesujące w ilustracjach ze zbioru Vollmara jest to, że ukazują one kamienice mieszkańskie tuż przed i tuż po przebudowie. To zdumiewa nas, jak w krótkim czasie budynki ulegały przeobrażeniu. Tutaj widzą Państwo na przykład przebudowie domów przy ulicy Długie 73-75. Obydwa zdjęcia są datowane, co pokazuje, że między starym i nowym obliczem fasady różnica wynosiła równo 4 miesiące. Zbiory Ericha Vollmara warto odróżnić od pozostałych zasobów zbiorów Kaisera na podstawie pieczątek na odporcie. Pisemnie spuszczyźnie Kaisera znajduje się ponadto dwa wykazy związane ze zbiorami Vollmara. Zwłaszcza jeden z nich jest ważny dla identyfikacji fotografów i dla datowania zdjęć. Chodzi tu o spis negatywów w gdańskim Urzędzie Konserwacji Zabytków. Niestety nie ma wspólnej sygnatury, które ważyłaby fotografie ze spisami na liście. Jednak, jak widać tutaj, na niewielu odbitkach znajdują się numery klisz, co poświadcza pierwotny związek między listą i odbitkami. Natomiast dzięki treści zdjęć wiele z nich można przyporządkować do listy. Erich Vollmar, który został w Gdańsku do jesieni roku 1946, pomagał polskim konserwatorom zabytków w poszukiwaniu wywiesionych dzieł sztuki. Fragmenty swego osobistego archiwum, który najwyraźniej pozostały w Gdańsku, przekazał, jak wskazują na to różne przekazy polskiemu konserwatorowi profesorowi Janowi Borowskiemu. Te materiały znajdują się być może jeszcze dzisiaj w Gdańsku. Pewnie zostały one rozporządzone. Niestety, zupełnie nie wiadomo, gdzie mogą znajdować się płytki z negatywami. Również w tym wypadku pasjonujące byłoby odkrycie, czy jakieś pojedyncze negatywy nie zachowały się w gdańskich instytucjach. Zbiory Kaisera Vollmara obejmują bardzo szerokie spektrum tematyczne, od wspomnianych już zdjęć chciałbym rekonstrukcyjnych, poprzez fotografię różnego rodzaju dzieł sztuki i zabytków.
odnięcia i wypozażenia wnętrz, ale również własnego rodzaju kuriosa i mało spotykane motywy z obszaru prac konserwatorskich, takie jak na przykład liczne zdjęcia fragmentów murów albo widok kamieniarzy przy pracy, transport pewnego ołtarza kościoła mariackiego, podczas bliższa Deo Gloria czy mało znane widoki Gdańska, jak to raz jeszcze stara wiatka miasta. Zbiory upiemują ponadto długi okres, poczynając od odbitek na powierzchni Solim z drugiej połowy XIX wieku, ukazujących frysy w dworze Atusa, poprzez widoki opawowania przed i po wyburzeniu pod koniec XIX wieku, aż po widoki miasta z tamtego okresu. Późniejsze zdjęcia pochodzą z lat 30-20 wieku, to osiedle Kleine Molde przy dzisiejszej ulicy Wyczółkowskiego, prowadzące od Siedlec do wsi Suchaniny, oraz ulica Długa z reklamą wyprzedaży sezonowej. Kolejne zdjęcia sięgają aż po lata 40, jak na przykład fotografia ulicy Chlewnickie z flagą ze swastiką z lipca 1942 roku. Obecnie przechodzą do drugich wielkich zbiorów gdańskich, do zbiorów Wielkiego Trosta. Podczas gdy w zbiorach Kaisera Folmera znajdują się liczne fotografie rekonstrukcji realizowanych w latach 30., to w zbiorach Wielkiego Trosta odnajdujemy wiele zdjęć elementów wyposażenia, zwłaszcza wnętrz kościelnych podczas i po konserwacji. Dyrektor Muzeum Miejskiego był odpowiedzialny za inwentaryzację gdańskich kościołów i też konserwatorem zabytków ruchomych. Ten przykład pokazuje figurę świętego Jerzego z kaplicy świętego Jerzego w kościele mariackim w różnych stanach skupienia. Tylko z tej realizacji konserwatorskiej istnieje 25 ujęć. Oczywiście udokumentowany został nie tylko przebieg tego rodzaju działań. Zbiór Trosta zawiera też fotografie, które w latach 30. potrzebne były dla celów inwentaryzacji gdańskich kościołów. Chodzi głównie o aktualne materiały ikonograficzne, ale również o starsze zdjęcia archiwalne. Zbiór zawiera zewnętrzne i wewnętrzne widoki najróżniejszych kościołów oraz przedmioty należące od ich wyposażenia. Jako przykład może posłużyć kościół Świętej Brigity. Oprócz kościół udokumentowane zostały także budowle takie jak Burg Atusa, Dom Upagena, Muzeum Miejskie, Ratusz Głównego Miasta oraz wiele innych. Jak czysty jest przekaz dokumentarny zbiorów Trosta, chciałabym pokazać na przykładzie epitafium z kościoła Świętej Katarzyny. Chodzi tu o epitafium Johannesa Ceka z XVI wieku. W archiwum ikonograficznym znajduje się fotografia przymocowana do tektury. Na tekturze widzą Państwo wykonane obłukiem rysunki, do których jeszcze wrócą. Na tylnej stronie tektury widzimy sygnaturę E27. Łączy ona fotografię z księgą służbową Wielkiego Trosta, który od roku 1934 do 1939 prowadził on z dokładnością co to tygodnia notatki na temat swojej pracy.